Witam Was serdecznie. Dzisiaj w lesie. Dzisiaj przyjechałem popracować troszkę przy tipi, przy leśnym tipi. Przy leśnym tipi, gdzie mam zamiar nazbierać oczywiście, jak zwykle, trochę materiału, poprzeplatać i troszkę porobić. Oczywiście będzie śniadanie, będzie kawa. Coś dobrego do zjedzenia na śniadanie. I tak to wygląda. Jednak mam dla Was dzisiaj dobrą informację. Dla mnie jest najlepsza, jaka może być w ostatnim czasie. Więc o tym Wam wszystkim opowiem. Mam nadzieję, że niektórych z Was też to zainteresuje i niektórych z Was też to bardzo ucieszy. Ale to opowiem przy śniadanku. Jak już troszkę popracuję. Jeszcze chciałem poruszyć temat, bo powinienem to wszystko olać i puścić to w niepamięć, jednak rozbawił mnie niesamowicie komentarz ostatni, pod ostatnim filmem, gdy byłem w lesie, gdzie sobie siedziałem przy trójnogu, to napisał ktoś komentarz tak zabawny, że pół dnia chodziłem rozweselony, można powiedzieć. Oczywiście napisał ktoś komentarz, że nie jestem survivalowcem, ponieważ mam zegarek. Zegarek mam, jakby ktoś widział. Mam zegarek, w którym bateria trzyma 2 dni. No jeżeli statusem, wyznacznikiem survivalu jest długo trzymająca bateria w zegarku, to Wam powiem, że tych zegarków mam w domu w ogóle mnóstwo. Mam G-Shocków chyba z 5. Mam zegarków elektrycznych, znaczy tych smartwatchy i jakichś innych, które jak wiecie, niektóre z nich naprawdę są gdzieś tam bardziej dobre. Po prostu ten jest nowy i noszę, ale to już nie o to chodzi. Chodzi o to, że mam zegarek, który się nakręca ruchem ręki. Temu się bateria nigdy nie wyczerpie, więc jestem największym survivalowcem w Polsce, albo i na świecie. Co za baran. Nie wiem, brakuje mi słów do takich ludzi. Nigdy, przenigdy nie byłem survivalowcem, za takiego nigdy się nie uważałem i nigdy takim nie mam zamiaru być. Poza tym zawsze drażnią mnie ci survivalowcy, których oglądam gdzieś tam na YouTubie przypadkowo, bo na pewno nie subskrybuję i nie śledzę na bieżąco, ale jak widzę, że ktoś pisze survival, a idzie z pełnym plecakiem sprzętu i ma nóż survivalowy, koc survivalowy, zapałki survivalowe, szpadel survivalowy, namiot survivalowy, no to już jest kemping. Jest to bushcraft, jest to, nazwijcie to jak chcecie, ale nie jest to na pewno survivalem. Survival to jest takie coś, jak idziemy do lasu na spacer, i nagle, nie wiem, się zgubimy i nagle nie mając niczego, jesteśmy w stanie sobie poradzić ze wszystkim. Czyli potrafimy sobie rozpalić ogień, potrafimy sobie zrobić schronienie, potrafimy sobie zdobyć pożywienie i potrafimy się odnaleźć i wrócić do domu. Jeżeli to zrobimy, nie mając żadnych sprzętów i narzędzi przy sobie, jest to survival, dokładnie survival, ale my to w Polsce nazywamy inaczej. Tak jak ktoś zakłada anglojęzyczny kanał, nazywa po angielsku, a wymawia go po polsku. To jest taki bezsens, że z butów wyrywa. To tak jak ja bym nazwał kanał, mam Welcome to the Forest, a nazywał go Welcome to the Forest. Więc bez sensu i to jest idiotyzm moim zdaniem, ale są tacy fachowcy w survivalu, którzy swój kanał nazwali po angielsku, a wymawiają go po polsku. Znaczy, wymawiają go nie po polsku, wymawiają go tak, jak go czytają.
Brawo dla tych ludzi, oczywiście. Ja nie zajmuję się survivalem, nigdy się nim nie zajmowałem. A jeszcze tam było w komentarzu, że siedzę przy drodze w lesie. Oczywiście siedziałem, byłem blisko leśnej drogi w tamtym ostatnim odcinku, ale to z dwóch powodów. Pierwszy powód, nie powinienem w ogóle się tłumaczyć, to jest chyba pierwszy powód, ale dobra, niech już będzie temu panu. Pierwszy powód to jest taki, że mam zgodę tam siedzieć i nikt mnie, żaden leśniczy nie pogoni, więc dlatego wybrałem tamto miejsce. Po drugie, jest to faktycznie blisko drogi leśnej, której mogłem podjechać szerszeniem. No przecież nie pojadę w głąb lasu szerszeniem, bo no niestosowne jest jeździć po lesie motorem. Skuterem. To nie motor. Ale dobra, no i także no, odpowiedziałem na te pana śmieszne pytania i na te stwierdzenia w sumie. No, żaden ze mnie survivalowiec, jakby nie patrzeć, nigdy nie będę takim kimś. Przechodzę do pracy, no bo rozbawił mnie niesamowicie. Bateria w zegarku trzyma 2 dni, więc nie możesz być survivalowcem. Pamiętajcie, jeśli ktoś z was chce być survivalowcem, kupcie sobie zegarek nakręcany. Biorę się do roboty.
Świetne. Świetne śniadanie mi wyszło. Zamiast masła dodałem smalcu do pire. Pire oczywiście ze sklepu Mr. Preppers. Tak samo jak i smalczyk ze sklepu Mr. Preppers. I powiem wam, do tego jeszcze suszona cebulka, prażona chyba. Rewelacja. O trójnogu dzisiaj wam nie będę opowiadał, bo opowiadałem o nim w poprzednim odcinku, ale dostępny jest na sklepie, w sklepie Centrum Detektorysty. I powiem wam, że świetnie się sprawdza, naprawdę. Czy to nad ogniskiem, czy właśnie nad takim szwedzkim ogniskiem, które się pali, pali. Z tego, co tu widzę, to chyba długo tu zabawię, bo długo się pali i dopiero zaczyna rozpalać. Chyba, że go wygaszę i rozpalę następnym razem, ale nie wiem, czy ma to jakiś większy sens. Nieważne. Ważne jest to, że z pewnością domyślacie się, jak śniadanie. Przecież miałeś pracować. Ale jak to pracować? Trzeba mieć pomocników. Jak to w pracy? W pracy też mam pomocników, którzy wykonują to, co im mówię. W sumie większość to i tak sam robię niż oni. Ciężko z niektórymi. Ale ja dzisiaj mam dwóch pomocników. Siema. Siema. Ty zajmiesz się przeplataniem, a ty zbieraj gałęzie. Niech się biorą lesery do roboty, a ja sobie będę jadł śniadanie i opowiem wam o tej przymiłej sytuacji, o tym dobrej wiadomości, o tym, co wszystko, co dobre, właśnie zaraz wam opowiem. Ej, ale panowie, no troszkę szybciej. O Boże, z pracownikami. Właśnie w poprzednim odcinku, gdy siedziałem sobie przy trójnogu, przy ognisku, opowiedziałem wam, że chciałbym założyć nowy kanał, powrócić do poszukiwań. Oczywiście ten kanał nigdy nie zniknie, znaczy może kiedyś zniknie, może kiedyś zaprzestanę wszystkiego, w cholerę, bo może nie będzie mi się chciało już tego nagrywać. Oczywiście nigdy nie zrezygnuję z spędzania czasu na łonie natury, w lesie, czy gdziekolwiek indziej. To z pewnością się nigdy u mnie nie zmieni. Jednak chyba, że mi całkowicie już mój kręgosłup odmówi posłuszeństwa i skończy gdzieś na wózku, no to będzie ciężko po lesie na wózku, chyba, że sobie wózek terenowy zrobię. Ale to takie przyszłościowe, nie fajne marzenia. Rzeczą jest w tym, że mówiłem wam o tym, że chciałbym powrócić do poszukiwań. Od tych 4 lat, odkąd nie chodzę z tym wykrywaczem, bardzo, ale to bardzo brakuje mi tego. Gdzie jadę, gdzieś jadę do lasów, widzę jakieś pola, widzę jakieś lasy, dowiaduję się o fajnych historiach, poznaję fajne nowe miejsca i myślę, Boże, że ja nie mam wykrywacza. Kurde, jak ja bym to sprawdził, może tu coś ciekawego jest, tu powinna być historia w ziemi. I bardzo mnie do tego ciągło przez te 4 lata. I tak jak postanowiłem, że założę kanał. Już, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobra, już idźcie sobie, idźcie. Macie wolne na dzisiaj. Ale się narobili. Prawie skończył ścianę, no, skubany. Jak sam człowiek nie zrobi, to tak nikim się nie można, na nikogo nie można liczyć. Zaraz wezmę tutaj do kącia, najwyżej ten dół i doplotę tam górę, żeby to miało ręce i nogi. No dobra. Ale wracając do tematu, rzecz polega na tym, że cały czas mnie do tego ciągnie i nie ukrywam. Zajmowałem się tym przez wiele, wiele lat. Bardzo mi tego gdzieś tam brakowało. Cały czas się interesowałem, jak interesuję się do dziś historią, poznaję nowe rzeczy, odkrywam nowe tajemnice, nowe historyczne wątki.
Dlatego postanowiłem, że taki kanał wróci. Mówiłem o tym Wam ostatnio. Jednak moje plany wybiegały na koniec jesieni, początek zimy, coś takiego. No dobra, przyspieszyłem troszkę to. Także zakupiłem wykrywacz i założyłem nowy kanał. Jaki wykrywacz kupiłem? O tym Wam tutaj nie będę opowiadał, a z pewnością chciałbym, żebyście sami sobie to zobaczyli. Kto jest w ogóle tym zainteresowany? Jeżeli kogoś interesują poszukiwania, będzie tam magnes neodymowy, będą tam poszukiwania właśnie z wykrywaczem, będą tam jakieś wyjazdy gdzieś do innych miast, województw w celach gdzieś tam poszukiwawczych, będą odcinki tam, takie mam oczywiście plany, wyjazdy, które będą spotkania z jakimiś poszukiwaczami, stowarzyszeniami. Jak dobrze pójdzie i się dobrze wkręcę, to i z archeologami. Będą tam poszukiwania także ze sławnymi youtuberami, poszukiwaczami. Na pewno nie odpuszczę tego tematu i będę sobie jeździł i namawiał. Znam kilka osób, a oni znają kilka osób, a tamte osoby znają kilka osób, także można połączyć to i co? I można sobie fajne odcinki nagrywać. I takie mam zamiar robić. Już Wam mówię, jak nazywa się ten kanał, oczywiście, bo na pewno jesteście ciekawi. Ci, co są ciekawi, bo na pewno resztę, jest na pewno mała część, kto tam będzie tym zainteresowany, ale resztę dobrze wiem, że gówno interesują poszukiwania i będą chcieli, żebym cały czas siedział w lesie i robił, i będę siedział i robił. Te odcinki nie znikają. Będę tutaj się pojawiał. Niestety będę musiał się podzielić weekend na dwa dni. Jeden dzień to jest sobota, od rana w każdą sobotę będę siedział w lesie i budował. No może nie w każdą, może zrobię sobie jakiś dzień wolny albo coś takiego, co nie? Ale no przeważnie w każdą sobotę będę przychodził do lasu, będę budował, będę gdzieś jeździł, jak to na tym kanale tutaj różne rzeczy bywały. A w niedzielę dla relaksu pochodzę sobie po lesie, po polu czy gdzieś w celach poszukiwawczych. Gdzieś nad jeziorem, gdzieś tam, trochę z magnesem, trochę z wykrywaczem. Także to wszystko muszę podzielić na dwa dni, czyli sobota, niedziela. Sobota oczywiście może być cała pracowita, bo to sobota może być pracowita w lesie, a dla relaksu na parę godzin w niedzielę wyskoczyć sobie, żeby pochodzić. Takie są moje plany. Tak to mam zamiar, że tak to będzie wyglądać. A jak nazywa się kanał? Kanał chciałem, żeby ktokolwiek wejdzie na YouTube'a i na przykład wyskoczy mu proponowany film z jakiegoś tam kanału, chciałbym, żeby ten kanał od razu powiązał ze mną. Żeby wiadomo było, to kanał Nowy Wikinga. Żeby to było wiadomo. Dlatego nazwałem bardzo bliźniaczą nazwą, nazwałem ten drugi kanał. Ten jest Welcome to the Forest, a tamten jest Welcome to Discovers. Więc tak go nazwałem i nie wiem, czy kiedy zmienię nazwę, może kiedy zmienię. Jak na razie chciałbym, żeby tak zostało. Na kanał Welcome to Discovers już Was zapraszam. Są już tam dwa odcinki. Oczywiście coś tam na początek, parę słów o mnie, o poszukiwaniach, o tym wszystkim. Drugi odcinek to jest pokazanie w końcu tego sprzętu, który zakupiłem. Niech to będzie do końca tajemnicą, dopóki tego nie obejrzycie. Nie będę tutaj nic mówił. Ja się zajadam przepysznym pire. Piję sobie kawkę. Ale jeszcze zanim to wszystko, bo ten klocek to się będzie jeszcze palił. Oj, będzie. To jeszcze sobie podowiązuję i dopletę parę rzeczy. Relaks. Sobota. Thank you.
Szwedzkie ognisko musiałem zagasić, ponieważ ono by się jeszcze paliło i paliło i paliło przez 2 godziny ponad. Nie wyjarało się nawet do połowy. Zagasiłem je. Wiem, że będzie ciężko rozpalić opalone już drewno w środku, ale narzucam skrawków kory brzozowej czy coś następnym razem i to odpalę ponownie, aż całe spłonie. Także no taki klocek, a można robić i robić na tym, i ogrzać się przy tym, i ugotować i w ogóle. Chociaż ogrzać się ciężko, bo on daje tylko płomień do góry, od do boków. Nie daje tego ciepła. Na dzisiaj wszystko. Skończyłem, poprzeplatałem jeszcze w sumie prawie do samej góry. Dołożyłem tu do samego dołu i już zacząłem pleść na tej stronie. W następnym tygodniu przyjdę na dłużej. Przyjdę na dłużej, taki mam plan, przyjść na dłużej, nawet na cały dzień, a może przyjdę na nockę. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, jakie będą warunki, co będzie mi się chciało i w ogóle. Gdzie wezmę ze sobą tym razem lepszych pomocników, bardziej rzetelnych i lojalnych, kto na przykład pomoże mi, tak jak ostatnio Dominika, zbierać materiał. Dużo mi tego nazbierała przez naprawdę niedługą chwilę. I co? No i zacznę przeplatać kolejne ściany, tak aż będzie to zrobione. Mam pomysł oczywiście na obudowę tego wszystkiego. Może być to ciężkie, ale ta plecionka sprawia to, że nawet te patyki, gdy powiecie, że są słabe i one się pod ciężarem złamią, to podejrzewam, że ta plecionka to wszystko będzie trzymać w kupie, że to będzie spójne. To jest spójne. Ten wigwam zrobił się dosyć sztywny, a dopiero to jest jedna w sumie ścianka tak porządnie zrobiona. I mam nadzieję, że to wszystko się uda, ale to wszystko z czasem oczywiście. Nie spieszymy się z tym. Zrobimy sobie to pomału, a dokładnie. Ja zmykam do domu. Muszę się nauczyć obsługi nowego wykrywacza. No troszkę mnie czeka oczywiście takiej nauki. I wiem, że zaraz znajdą się malkomenci, którzy stwierdzą, że a po co ci kolejny kanał? Nie zarabiasz pieniędzy na tym? Musisz otwierać ponownie, żeby zarabiać kasę? Zarabiam kasę w pracy, a tu ją wydaję. Każdy, kto ma pasję, każdy z was, kto czymś się interesuje, coś kolekcjonuje, czymś się zajmuje i w ogóle, jeżeli posiada jakąkolwiek pasję, wie, że każda pasja jest kosztowna. Każda pasja kosztuje i choć to jest zbieranie puszek, znaczków w kapsli, czy złotych pierścionków z diamentami, to wszystko jest kosztowne i wszystko to kosztuje. Niestety pasję płacimy sobie z własnej kieszeni. Czasem się trafi jakaś dobra dusza, na przykład gdy jest założona zrzutka i ktoś tam się dokłada, no to wtedy już dobra. Powiedzmy szczerze, że to dzięki tym osobom coś tam zostało osiągnięte. Ale praktycznie na wszystko, jakby nie patrzeć, człowiek zarabia sam i na to wszystko wydaje sam pieniądze. Z YouTube'a naprawdę jakby miał cokolwiek opłacić, to nie wiem, czy by tutaj na zimę na rękawiczki starczyło po roku zarabiania na tym YouTubie. Dlatego tak, dlatego to jest wszystko robione tylko i wyłącznie dla pasji, nie wiem, po co tego, a nie dla zarobków. Kto chce zarabiać na YouTubie, proszę bardzo. Są tacy, którzy rzucili pracę, zostawili wszystko i żyją z YouTuba. Czemu nie? Każdy ma prawo prowadzić swój kanał tak, jak mu się podoba i w taki sposób, jak chce. Nie zaprzeczam temu, tylko mi się wydaje, że jeżeli pasja jest naszą pracą, to już nie jest pasją, tylko idę, bo muszę to zrobić, bo nie zarobię na chleb, na rodzinę, na dom, na opłaty i muszę robić te filmy, i muszę robić to, i muszę robić tamto, więc to już jest bardziej przymus niż przyjemność. Ja mam tą przyjemność, że kiedy chcę, to przyjdę. Nie chcę, nie przyjdę. Nagram coś, to nagram. Nie nagram, to nie nagram. Czasem coś pobuduję, czasem nic nie robię. To jest moja wolność, na którą sobie mogę pozwolić właśnie dzięki temu, że nie utrzymuję się z YouTube'a. Chyba na
Buchenek chleba by mi nie starczyło. No nic, nie bredzę już. Dzisiaj się tak nagadałem. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym tygodniu prawdopodobnie. A wszystkich ciekawych zapraszam na nowy kanał. Welcome to Discover. Także trzymajcie się. Na razie, cześć.